Cześć, witajcie. Z tej strony Rutynowy i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się zwiedzaniem kolejnej już opuszczonej cegielni. Zapraszam w podróż. Okej, moi kochani, słuchajcie, jako że terenu przed nami do zwiedzenia jest bardzo dużo, zaczniemy sobie od mniejszych budyneczków tego pokroju. Następnie zwiedzimy sobie tutaj główną halę produkcyjną i przyjrzymy się temu kominkowi z bliska. A następnie zajmiemy się zwiedzaniem kolejnej części tego terenu, który widzicie teraz na swoich ekranach. A tamten też sobie przejdziemy. Mam przynajmniej taką nadzieję, że nikt nas do tej pory stąd nie wygoni, oczywiście. No dobra, no to chodźcie. Udamy się na eksplorację pierwszego z budynków. Problem jest taki, że jest tu ogrom terenu, a informacji o tym przedsiębiorstwie w zasadzie żadnej. Dlatego też postaramy się rozpoznawać, do czego służyły poszczególne pomieszczenia na zasadzie bieżącej obserwacji. To znaczy, będziemy sobie wchodzić, będziemy sobie zwiedzać i zobaczymy, co uda nam się ustalić, chociaż szczerze powiedziawszy, teren jest w kompletnej ruinie, ale mam nadzieję, że zachowało się cokolwiek, co da nam jakieś wskazówki. Zobaczmy. Czyżby coś ciekawego już na samym początku? Co tu się dzieje? Jest dziura, ale nic poza tym. No dobra. To szukamy. Widziałem też, że w jednym z głównych budynków jest jeszcze wejście na dach, na który postaramy się oczywiście udać. Tam też na pewno pójdziemy. Dobra. Słuchajcie, to ten budynek wygląda mi jak, nie wiem, biura, być może jakieś takie pomieszczenie socjalne, między innymi. Wnioskuję to po okienku, które widzieliście przed chwilą na dole. Prawdopodobnie służyło do wydawania jedzenia. Być może dla pracowników. Może ktoś tu mieszkał po prostu w pobliżu. Ciężko mi określić. O, jesteśmy już troszeczkę w wyżej położonym punkcie. Tylko pokażę Wam jeszcze raz, jak prezentuje się całość terenu. Podziwiać, nie? I kominek. No okej, dobra. To teraz idziemy na dół. Tylko muszę Was na sekundkę dosłownie przeprosić i włączyć latarkę. Także momencik. I dobra, idziemy dalej. Zajrzymy sobie do piwnicy. Sam nie wiem, czego się w sumie po niej spodziewać. Oj. No dobra. Jesteśmy. Rzućmy trochę światła na sprawę. Coś tam jest. Jest łóżko, jest poduszka, napoje. Nie będziemy tam wchodzić po prostu. Wiadomo, no, trzeba uszanować. No to idziemy dalej teraz do kolejnej części mniejszego budyneczku. Zobaczymy, jak to wygląda.
poczekajcie jeszcze sekundkę, to lecimy dalej, słuchajcie. Przepraszam za te chwilki przerwy, ale to, a to trzeba latarkę włączyć, a to trzeba sprawdzić, czy na pewno jesteśmy bezpieczni w 100%. Wiadomo, no, różnie bywa w takich miejscach. Chociaż tamto mieszkanko piwnicy troszeczkę mnie zdziwiło, bo wszędzie była woda w zasadzie dookoła, a po środku tylko kilka palet, na nich zrobione prowizoryczne łóżko. No, no nie chciałbym tam mieszkać. Nie chciałbym tam mieszkać na pewno, nie chciałbym też mieć nigdy przymusu mieszkania w taki sposób. I szczerze współczuję każdemu, kto tak musi, kto tak ma, kto tak musi. No ale cóż, nie jestem w stanie raczej nikomu pomóc. A już na pewno nie zwiedzając jego prowizoryczne mieszkanie. O. Do czego to mogło służyć? Jeżeli macie jakiś pomysł, co tutaj się mogło znajdować, śmiało piszcie w komentarzu, postaram się, na pewno przeczytam każdy z nich. To nie podlega żadnym wątpliwości. Jeżeli napiszesz komentarz, możesz być pewien tego, że ja go zobaczę, przeczytam i odpowiem. Także śmiało zapraszam. Przy tejże okazji zapraszam również do pozostawienia łapki w górę, jeżeli choć trochę zainteresował Cię materiał i to, czym się zajmuję. Tak naprawdę nie jest to żaden wysiłek, a niesamowicie motywuje. Dlatego, że no, od razu inaczej człowiek patrzy na te swoje filmy, tak? Wyświetlenia to jedno, subskrypcje to drugie, ale ta łapka w górę zawsze jest czymś przyjemniejszym, prawda? No oczywiście. Tutaj jest, zobaczcie, są filtry samochodowe, jest kilka kanistrów, jest kanał. Czyli co, to był taki przyzakładowy warsztat samochodowy? Czy może w ogóle nie należało to do całego kompleksu, a jest to po prostu dodatkowy budynek? Być może. Dobra. Teraz sobie przejdziemy tutaj do ciut większego budynku, a już za chwilę udamy się do budynku głównego, w którym tak trąbię od samego początku. Zobaczmy. Podoba mi się tamta ściana z tyłu. Mimo, że jest coś ewidentnie tam zamurowane, jakieś wejście, to zauważcie, że cegły są układane na przemian. Część jest w poziomie, w sensie boczkiem jakby w naszą stronę, a część jest ułożona jakby wzdłuż. Czyli, że tak powiem, tyłem do nas. Też ciekawe. Ciekawe dlaczego. Czy to w ogóle miało jakieś... To w ogóle ma jakieś znaczenie, czy to jest kwestia przypadku, czy może efekt jakichś późniejszych prac? Nie wiem. Szkoda tylko, że to wejście tam jest zamurowane, bo teraz wchodzimy na górę i ja widzę, że to wszystko, co jest w środku, ciągnie się ewidentnie pod nami. I chyba nawet mamy okazję tam zajrzeć. Poczekajcie. Jasne. Mamy okazję zajrzeć, dlatego też nic innego nie będziemy robić. Muszę tylko się starać tak iść, żeby stawać na jak najbardziej wytrzymałych elementach. No to jest dach, który już ma w zasadzie w tym momencie praktycznie setki lat. No setki może przesadziłem, bo budynek ten powstał w czasach przedwojennych. W każdym razie nie jest on najmłodszy i mój ciężar na pewno nie jest dla niego jakąś tam specjalną łatwością. I co? Damy radę tu przejść? Czy jest to debilny pomysł? Może i damy radę, co? Kurczę. Wiecie co? Zobaczcie teraz. Zbrojenia na wierzchu. Widać ewidentnie, że coś się z tego sypie. Na ziemi kawałki gruzu. Deskom też ufać nie można.
Nie, wiecie co, ja obejdę sobie to dookoła, bo ja rozumiem, że YouTube, ja rozumiem, że nagranie, ja rozumiem, że wyświetlenia, wszystko rozumiem. Ale ja jeszcze jestem młody, ja chcę jeszcze trochę pożyć. Także idziemy dookoła. No przepraszam, nie przejdę tamtędy, po prostu nie przejdę. To uważam nie jest warte ryzyka. Zwłaszcza, że jestem przekonany, że znajdę też inne wejście, prawda? Mam nadzieję przynajmniej. Szkoda. Szkoda, że tak to wygląda. Bo naprawdę liczyłem na troszeczkę adrenaliny. A to na pewno by mi tego dostarczyło. O, tu jest zbiorniczek wodny, bardzo fajny, przyjemny. Prawdopodobnie podlega pod któreś z zabudowań, które znajdują się w okolicy. Przepraszam, że my dzisiaj w ogóle prowadzimy taką szybką eksplorację, ale w żaden sposób nie udało mi się ukryć samochodu. Przestrzeń jest tak otwarta, że jestem wręcz przekonany, że w ciągu 10 sekund od mojego przyjazdu ktoś już o tym wie. A jak wszyscy doskonale wiedzą, kiedy ktoś wie, że znajdujesz się na terenie opuszczonego obiektu, to nic dobrego to nie wróży. Prawda? Dobra. Idziemy dalej. Bardzo mnie cieszy jeszcze jedna rzecz. Kiedy wyszedłem z domu, żeby dotrzeć w to miejsce, był straszliwy wiatr. Straszliwie padał deszcz. I bałem się, że z mojego nagrania niewiele wyjdzie. Jak zauważyliście pewnie w odcinku z pałacu, nie posiadam jeszcze żadnego zabezpieczenia od wiatru i mikrofon wariuje po prostu. A skoro nawet ja tego nie mogę słuchać, to co dopiero mowa o was. Wy tu przyszliście po rozrywkę, a nie żeby się męczyć, prawda? No prawda. Dobra, tu jest główna hala. Także długo nie zwlekając, od razu udajemy się na górę. Czy ja dzisiaj uznam tu cokolwiek za bezpieczne? Wątpię, ale idziemy. W ogóle nie uważam tego za bezpieczne, jednak tak po głębszej analizie nie jest to ani trochę bezpieczne. Nic a nic. Widoczek. Proszę bardzo. Mamy tutaj też kolejny kominek. Ale dobra, nie, obiecałem. Idę na górę. Słowo się rzekło. A słowa trzeba dotrzymywać, prawda? Tak samo jak film o 19. Jak jest napisane, że ma być o 19, to o 19 ma być. I nie ma w tym nic do dyskutowania. Także pamiętajcie, że rutynowy w każdą sobotę o 19. Pięknie. Jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, to dajcie mi znać, co myślicie o tych widokach, po pierwsze. Po drugie, co wam się bardziej podoba? Czy wolicie typowe ruiny, takie jak ta, gdzie jest trochę bezpiecznie, ale nie ma żadnych maszyn, trochę niebezpiecznie, ale nie ma zamiast tego żadnych maszyn, żadnych pozostałości poprodukcyjnych. Czy jednak wolicie firmy, które na przykład świeżo zostały zamknięte, ogłosiły upadłość i wszystko jeszcze pozostało w nienaruszonym stanie?
Dajcie znać, co myślicie. A ja postaram się wam w tym pomóc. Dobra, schodzimy na dół. Przechodzimy do kolejnego budynku. Ale kurczę, jak mi się tu podoba. No zobaczcie to jeszcze raz. Coś pięknego. O, ale na pewno muszę się udawać do kolejnego budynku. Zaczyna padać. O Jezu, teraz te schody. Jeszcze raz. Szybko, szybko. Jak? Nie zmokliście? Mam nadzieję. Ja już zdążyłem. Kurczę, jak szybko się rozpadało. O. Okay. Jesteśmy na samym dole. Udajemy się w takim razie dalej. Tylko czy mnie się uda tędy przejść? Ojejciu. Podłoga zarwana, czy zabieg celowy? Ciężko powiedzieć. Ale nie, nie będę was prosił o komentarze w tej kwestii. Już za dużo. Dobra. To tak, to przechodzimy do najdłuższego budynku, który jest zakończony kominem. Zobaczymy, co się w nim kryje i będziemy uciekać. Bo złapał nas deszczyk. O. Tak. Coś ciekawego. Okej. Przejdziemy sobie tędy. Muszę bardzo uważać pod nogi znowu. Czy my się znajdujemy w środku pieca? Ale okej, to się kończy, więc wychodzimy. I tak, moi kochani. Szybka przebieżka po opuszczonej cegielni i zapraszam was do podsumowania. Okej, słuchajcie, właśnie przestało padać, więc wrócimy sobie jeszcze w jedno miejsce, które mieliśmy tak pobieżnie i zobaczymy, jak to wygląda z bliska, dobra? To zaraz się widzimy z drugiej kamery. Okej, słuchajcie, no to wracamy do tego miejsca, bo nie ukrywam, że szczerze mnie zaciekawiło, nie mam pojęcia, co tam mogło być. Spróbujemy tam zajrzeć jeszcze raz. Że akurat znajdziemy tam coś ciekawego. Rutynowy, informacja dla ciebie. Przyspiesz ten fragment. Przed wami Gracjanek. Ale o tym dowiecie się pod koniec filmu. Piona. Dobra, to co? Które wejście wybieramy? Tutaj? O, tu będzie dobre. Przejdziemy sobie górą i widzę, że tam jest przejście. Także spróbujemy tutaj coś zdziałać. Oj, stoję teraz na fragmencie papy. I nie należy ona do najbardziej stabilnych. Czekajcie, czy ja was mogę jakoś oprzeć? Nie mogę.
Dobra, spróbujemy. Hyc. I jesteśmy po drugiej stronie. Dobra. No to idziemy. Jestem szalenie ciekawy, co ja tam znajdę. Gdzie ja dotrę. Kurczę, w przypadku tego obiektu ja naprawdę potrzebuję waszej pomocy. Nie mam pojęcia, czym była połowa z tych budynków, które wam tu pokazuję. Więc jeżeli ktokolwiek ma jakiekolwiek pojęcie, co tu się działo, to naprawdę napiszcie. Napiszcie, może kiedyś będę jeszcze w innej cegielni, będę miał już większe doświadczenie. Przepraszam, że wiem tak mało, ale ten wyjazd, ten obiekt jest całkowitym przypadkiem. Ja udawałem się w kompletnie inne miejsce i wyczytałem o tamtym miejscu tyle informacji, a tu proszę, niespodzianka, coś innego. Dobra, uda nam się jakoś tędy wrócić? Może i się uda. To czekajcie, ja muszę was, jakby to, muszę przejść tu. O, tak. Postawię was gdzieś tutaj. Czekajcie. Jakieś stabilne miejsce poproszę. O, z tym widoczkiem pozostańcie przez jakieś 10 sekund. Nie no, po co aż tyle? Już jestem. Jestem. I dopiero teraz zapraszam was na podsumowanie. Chociaż może jeszcze nie będę wyłączał kamery, bo jeżeli coś tu się pode mną zarwie, to przynajmniej będziecie tego świadkami. Kurczę. W strasznym stanie są te płyty. No nie wiem, czy to widać, ale tutaj całe to przejście składa się z płyt jakby chodnikowych, z których też już powoli wystają uzbrojenia. Gdzie nie gdzie leżą jakieś deski tylko, które wydaje mi się, że miały kiedyś na celu ułatwić komuś przejście. Podejrzewam, że już po zamknięciu firmy, ale jednak miały. Dobra, jestem cały. No to zapraszam do podsumowania. I tak, moi kochani, dziękuję wam, że dotrwaliście ze mną aż do tego momentu. Zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję i dzwoneczek. I jeżeli chcecie zobaczyć ten sam obiekt, tylko że z innej perspektywy, zapraszam do tego pada obok.